Wciśnijcie. To pan. Szanowni Państwo radni, mieszkańcy Kamiennej Góry. Pozwolę sobie zacząć troszeczkę polemicznie. Jak Państwo wszyscy wiedzą, w Kamiennej Górze wszystko już pięknie działa. Domy, drogi odnowione, zamek i zamek odremontowany. Spółka mieszkaniowa pracuje tak, że tylko klaskać. A skoro już wszystko zostało zrobione, to trzeba zrobić jeszcze tylko jedno. Wywalić radnych Hodasewicza. Na wstępie, panie Stoszkiewicz, chwilkę. Na wstępie już ocenię ten plan. To brzydka polityczna robota moich przeciwników z burmistrzem Świątkiem na czele, który, jak to on potrafi, stoi z boku i mówi się tylko przygląda. O co chodzi w tej chęci pozbycia się mnie z rady? Dzisiejsza próba nie jest pierwszą, proszę Państwa. Nie chodzi o to, że radny zlecił mi kilka ogłoszeń, tylko pretekst. Naprawdę chodzi o to, że ja pytam tu o sprawy niewygodne i krytykuję tę wysoce nieudolną ekipę. Burmistrz i jego ludzie nie mogą zwyczajnie ścierpieć, że od lat w RDI, a od dwóch lat także w Radzie, wytykam im błędy w zarządzaniu miastem. Dopytuję o koszty prowadzenia nielegalnego przodu przy ulicy Koniewskiego, o delegacje i bankiety, o wynagrodzenie, za wysokie jak na tak biedne miasto, prezesów spółek, o budżet źle zbudowany, w którym od lat leżą na łopatkach inwestycje, o smog, który nas zadusi, o horrendalne wydatki na administrację, przede wszystkim na tym ratuszu, o zadłużenie miasta wobec wspólnot. Lista moich pytań i wniosków jest długa, w przeciwieństwie do tego, co sugerują tu często niektórzy radni. Burmistrz nie na wszystkie był łaskaw odpowiedzieć, musiałem iść z nimi aż do sądu. Naczelny Sąd Administracyjny zmusił w końcu burmistrza do ujawnienia, ile wydał na mass media i ile jest winien wspólnotom mieszkańców. Nie nauczyło to niczego burmistrza, który od pewnego czasu znów stosuje taktykę uniku. Zmęczony moimi dociekaniami postanowił ich więcej nie słuchać. Stąd powstała intryga, której efektem ma być dzisiejsza uchwała o wygaszeniu mi mandatu. Zanim przejdę do oceny prawnych aspektów tej uchwały, proszę Państwa, pozwolę sobie na pytanie, czy tym dzisiaj powinna się zajmować Rada? Może ważniejsze jest dzisiaj zagadnienie remontu CK, zagrożonego zwrotem wielomilionowej dotacji. Jak to się, proszę Państwa, dzieje, że ta sztandarowa inwestycja burmistrza Świątka, ukoronowanie jego wielu lat rządu w mieście, odpływa w ślądę? Dzieje się tak dlatego, że burmistrz i jego ludzie z Wydziału Inwestycji w ratuszu zawalili sprawę. Za późno się za nią zabrali, źle przygotowali przetargi, najpierw źle szacując koszty, a potem nie konsultując przedłużenia terminu z instytucją finansującą. Nie ma obawy, zapewniał burmistrz na tej sali nie tak dawno. W sprawie muzeum też przesuwali się terminy i wszystko było w porządku. Otóż tym razem, proszę Państwa, może się nie udać przesunięcie terminu. Nie tylko przepadną unijne miliony, ale też zostaniemy skupionym za 365 tysięcy złotych lokalem Waleczny Serca. Czy burmistrz go poprowadzi na emeryturze? Powinien chyba, skoro dziś tłumaczy się nieudolnie. Nie mogliśmy przewidzieć takiego obrotu spraw. A ja mogłem, burmistrzu, ale pan nie chciał słuchać. Już kilka miesięcy temu mówiłem, że ta inwestycja jest niedoszacowana i nie do zrobienia w tym terminie, czyli do końca bieżącego roku. A jeśli ta kasa naprawdę przepadnie, to co w mieście i za co chce wykonać jeszcze w tej kadencji burmistrz? To jest zasadnicze pytanie na dzisiaj, proszę Państwa. Gdzie te remonty kamienic? Gdzie te dziesiątki milionów złotych, które miały niczym też spłynąć na Kamienną Górę z aglomeracji wałbrzyskiej? No gdzie one są? Nie będzie ich niestety, nad czym jako radny mieszkaniec Kamiennej Góry ubolewam. Dlatego chciałbym, by ktoś za to odpowiedział. A odpowiedzialny, proszę Państwa, jest nie tylko Wydział Inwestycji, ale przede wszystkim
kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy ktoś zapoznał radnych z jej wynikami? No nikt, bo i po co? To ja sięgnąłem po nią i przytoczę z nich Państwu kilka liczb. 1 660 000 subwencji oświatowej zostało wykorzystane na sfinansowanie budżetu miasta w latach 2014-2015. Innymi słowy, zamiast do szkół, kwoty te poszły na inne cele. Jest to niezgodne z przepisami ustawy o finansach publicznych, na co wskazuje RIO. Protokół nie zawiera informacji, czy zostały szkołom te pieniądze zwrócone. Druga pozycja. Z kwoty 344 000 zł dotacji celowej na świadczenia społeczne 194 000 zł trafiło do SP nr 1, a 99 000 do ZSO. Też niezgodnie z prawem. Wyjaśnię jednak, dlaczego czasem pobierający zasiłki nie otrzymują ich w terminie. 288 000 zł to kwota, jaką miasto pożyczyło sobie w latach 2014-2015 z rachunku depozytowego, na którym są przechowywane środki stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania różnych umów. To również, jak wskazuje RIO, było naruszeniem przepisów ustawy o finansach publicznych. Co ciekawe, nie wszystkie wymienione kwoty zostały zwrócone. 6 000 zł to odsetki od nieterminowo spłacanych kredytów w roku 2015. 20 000 zł to odsetki karne z tytułu nieterminowego zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości. To jest moim zdaniem kuriozalny przypadek polityki finansowej burmistrza. Dlaczego? Otóż ktoś zapłacił za dużo, a miasto zamiast mu natychmiast oddać, wykorzystało. Mało tego, tak długo zwlekało z oddaniem tych pieniędzy, że w końcu musiało zapłacić dodatkowe 20 000 zł. Czy komuś w ratuszu spadł za to chociaż włos z głowy? Czy komuś w ratuszu spadł włos z głowy wtedy, kiedy jeden z urzędników nie podpisał na czas wniosku o 250 000 na oświatę? Te pieniądze czekały. Trzeba było tylko podpis złożyć i wysłać w odpowiednim terminie. Nie słyszałem, żeby ktoś z tego powodu ucierpiał. I proszę Państwa, chyba jeszcze jedna tylko suma, 710 000. To suma zobowiązań wobec 12 kontrahentów miasta, którzy otrzymali swoje pieniądze po terminie. I teraz uwaga. Zwłoka miasta w płatnościach wyniosła od kilku dni do 9 miesięcy. Nieprawidłowości w gospodarce finansami jest więcej. RIO wylicza je skrupulatnie na 15 stronach i podaje też odpowiedzialnego za tę sytuację. Odpowiedzialnym jest burmistrz. Dodam od siebie, że wymienione przykłady upoważniały radę do złożenia wniosku do Regionalnej Komisji Orzekającej o naruszeniu finansów publicznych. Tym się chyba powinna zająć moja resortowa Komisja Budżetu, Strategii i Rozwoju i Komisja Regulaminowa, która, a szczególnie jej szef Bogdan Wądrowski, tak gorliwie zajęła się wygaszaniem mojego mandatu. Czy równie gorliwie zajmie się teraz zgłoszeniem zaniedbań w gospodarowaniu środkami publicznymi przez burmistrza? Wątpię. Proszę Państwa, jeszcze o finansach. Już czego? Sprawa, proszę Państwa, uchwał RIO o wykonaniu budżetu. Jak większość z Państwa wie, RIO raz na jakiś czas bada kompleksowo. Panie Przewodniczący, niech Pan upomnie radnego. Niech tu nam nie grozi, bo fizycznie grozi. Proszę, nie wywoływamy do zabrania głosu, nie zabierać głosu. Więc ta kontrola, proszę Państwa, o której mówiłem, odbywała się niedawno, skończyła się chyba w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast co roku RIO wydaje opinię o wykonaniu budżetu miasta przez burmistrza. I tutaj mam ze sobą te opinie, proszę Państwa, z lat 2013, 2014 i 2015. Są w nich sprawy, które powinny Radę przede wszystkim głęboko zaniepokoić. To
czyli te niezapłacone do końca roku budżetowego rachunki, z którymi miasto wchodzi w rok kolejny. I tak przypomnę Państwu. Na koniec roku 2012 było to 1 360 000 zł. Na koniec 2013 2 290 000 zł. Na koniec 2014 980 000 zł. A na koniec 2015 1 770 000 zł. RIO zwraca uwagę, że brak zapłaty w terminie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Burmistrz dopuszcza się tego co roku, a Rada co roku przechodzi nad tym do porządku dziennego. A przecież mamy tu do czynienia z dużymi sumami, zjawiskiem nieznanym w innych samorządach. Ja sprawdziłem. W gminie jest to zjawisko nieznane, w gminie wiejskiej. W powiecie również nikt nie słyszał o takim zjawisku. Po prostu rok budżetowy się kończy tak, jak ma się skończyć i nie ma wymagalnych zobowiązań na rok przyszły. Czego to, proszę Państwa, dowodzi, te zobowiązania? No tego, że trudnej sztuki zarządzania pieniędzmi publicznymi, a więc naszymi, burmistrz nie posiada. Ja wiem, że to jest niełatwe, ale przez 10 lat rządów mógłby się już tego nauczyć. Jak dodamy, proszę Państwa, do tego 400 tysięcy wydane na przodczy Broniewskiego, będziemy mieli obraz totalnie zawalonej gospodarki finansowej w mieście. Takimi działaniami burmistrz naraża miasto na straty, powoduje zawirowania w obrocie gospodarczym i naraża na perturbację działalność podległych miastu jednostek. Jest oczywiste, że gdy szkoły nie dostają pełnej subwencji, muszą albo opóźniać pensję, albo nie płacić dostawcy. Gdy pomoc społeczna nie dostaje na zasiłki, czekają świadczeniobiorcy. Z powodu opóźnień w zapłacie swoich zobowiązań, miasto musi potem płacić odsetki. A my się tu, przy sumach, które podałem wyżej, zastanawiamy w tym gremium nad tym, czy dołożyć 5 tysięcy złotych na pół kolonie, albo strażakom na nowy samochód. To jest skandal. Mówię to głośno i mogę powtórzyć jeszcze raz. Tymi sprawami Rada się jednak nie zajęła. Dziś to nie one, ale moje odwołanie z tego gremium jest ważniejsze. Jeśli tak, to proszę zważyć, że... Przechodzę do meritum. Urzędnicy z ratusza zlecili mi 4 ogłoszenia o wartości łącznej 2,5 tysiąca złotych. W świetle znanych mi przepisów nie jest to naruszenie ustawy o samorządzie. Dlaczego? Nie prowadzę działalności na imię miasta. Nie mam z miasta lokalu. Nie mam z miastem stałej umowy. I proszę Państwa, co ważne, zlecenia te były incydentalne. Jeszcze raz mówię. 4 w okresie maj 2016, styczeń 2017. Przy tak rozszerzonym pojęciu działalności na mieniu, jakie stosują autorzy uchwały, działalnością na mieniu, a więc powodem do wygaszenia mandatu, powinna być na przykład sytuacja, w której radna właścicielka sklepu sprzeda kole i paluszki ratuszowe. Albo radny taryfiarz, który podwiózł urzędnika i wystawił za to rachunek. Albo radny tłumacz, który weźmie honorarium za tłumaczenia w czasie pobytu w mieście zagranicznej delegacji. Czy w ten sposób nie dochodzimy, proszę Państwa, do pewnej paranoi? Czy także w tej Radzie są osoby, które mogłyby być również oskarżone o złamanie przepisów ustawy? Proszę, niech się Państwo zastanowią, czy nie siedzą wśród nas radni, którzy korzystają z mienia komunalnego, a jednak nie są dzisiaj odwoływani, wygaszani. Załóżmy jednak, że ja faktycznie złamałem prawo. No to trzeba się zastanowić, kto mnie do tego złamania prawa namawia. Kto wysłał i podpisał zlecenie? Urzędnicy z ratusza i osobiście burmistrz. Zapewne tak, mam te zlecenia też tutaj, jak ktoś będzie chciał, pokażę, są tutaj. Zapewne burmistrz zapomniał, że i na nim spoczywają w tym zakresie pewne zakazy. Otóż artykuł 24d ustawy o samorządzie gminnym mówi wprost, cytuję, burmistrz
burmistrz nie może powierzyć radnemu gminy wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jeśli zlecenie jest taką formą umowy, to burmistrz też złamał prawo. Oczekuję w związku z tym, że inicjatorzy odwołania mnie z rady, tak szanujący prawo i zawsze dostosujący, doniosą, gdzie trzeba, również na burmistrza. Już kończę. Podsumowanie, proszę Państwa. Cała ta sytuacja ma podłoże polityczne. Wykazałem chyba dobitnie, dlaczego tak można sądzić. I tak na pewno sądzą to mieszkańcy, którzy widzą, jeśli uchwała przejdzie, jak Państwo wyrzucają z rady człowieka, który stara się godnie reprezentować mieszkańców i rzetelnie wypełniać swój mandat. Co mówi artykuł 23 ustawy o samorządzie? No właśnie mówi to, co mamy tutaj na tej ścianie. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. I ja się tym kieruję od początku kadencji. To dlatego mówię o sprawach, które burmistrz i jego ekipa chcą utrzymać w tajemnicy. Proszę jednak zważyć, co naprawdę leży w interesie gminy. Nie mówienie o tych sprawach, czy wręcz przeciwnie, ich nagłaśnianie. Czy dobre jest to tolerowanie na urzędzie burmistrza, który źle zarządza naszym wspólnym mieniem, który poprzez swoje zaniedbania, a czasem przez zwykły upór i podszepty swoich dworzan, prowadzi miasto w złym kierunku i, co wykazałem, naraża nas wszystkich na straty? Czy w świetle przytoczonych wyżej faktów nie powinniśmy mówić dzisiaj nie o wygaszeniu mojego mandatu, lecz burmistrza? Znowu polemicznie na zakończenie. Polowanie na mnie jako na radnego, bo tak to należy odbierać, dziś być może zakończy się sukcesem. A po polowaniu zwykle robi się ognisko. Powiem więc tym, którzy już się przy nim grzeją i zacierają z uciechy ręce. Uważajcie, bo sami możecie się sparzyć. Nie liczcie na to, że będę grzecznie stwierdzał na wolnym ogniu. Szanowni radni, macie już o to wszelkie informacje do podjęcia decyzji. Tak jak ja, składaliście to samo ślubowanie. Dlatego wyrażam nadzieję, że będziecie głosować zgodnie ze swoim sumieniem i tutaj, na miejscu, położycie kres tej brudnej robocie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa pragnie zabrać głos? Pan radny Andrzej Gasiński, proszę. To znaczy bardzo krótko, panie przewodniczący, bo padło tu kilka przykładów radnych, którzy mogliby wykonywać swoje zawody. No i tak się składa, że nie mamy radnego taksówkarza, nie mamy radnej sprzedawczyni, jest radny tłumacz. I chciałbym to powiedzieć jasno, wyraźnie, bo wybrzmiało jak gdyby też w wystąpieniu pana radnego, że są tacy radni, którzy ewentualnie korzystaliby z tego. I jako tłumacz powiem tak, nigdy nie wystawiłem żadnej faktury ratuszowi Kamienna Góra i nigdy nie pobrałem żadnego honorarium, bo tak a propos przykładu. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Marek Białecki. Ja tylko króciutko, ja bym chciał powiedzieć, panie przewodniczący, tego cudowiary, kto z radnych, by pan powiedział, kto z radnych jest za odwołanie? Myślę, że każdy z radnych wie. No ale ja bym chciał wiedzieć, bo ja nie wiem. Ja myślę, że jeszcze będziemy. No ale widzi pan bardzo to... Panie radny. No ale ja bym chciał wiedzieć. Dobrze, może my dyskutujmy w ten sposób bezpośrednio ze sobą. Pan burmistrz chciał zabrać głos. Bardzo proszę, pani skarbnik. Ja pomimo tego, że to wystąpienie po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej przeprowadzonej w gminie, ale w związku z tym, że zostało to wypunktowane w części drugiej pana radnego wystąpienia, ja pozwolę się króciutko odnieść do tego. Jeżeli chodzi o coroczne opinie regionalnej
warunkowe i wymienione przez pana radnego zobowiązania wymagalne, to proszę zwrócić uwagę na to, że te opinie corocznie przedkładane są Radzie, odczytywane tutaj na posiedzeniu Rady. Corocznie też państwo jesteście o tym informowani, więc nie można mówić, że są to jakieś tematy zatajone, ukryte, schowane pod dywan. Druga rzecz, gdyby te zobowiązania wymagalne, które występują na koniec okresów rozliczeniowych, stanowiły naruszenie prawa, złamanie prawa, to Regionalna Izba Obrachunkowa w tym momencie nie wydałaby pozytywnej opinii burmistrzowi do absolutorium, co jest czynione. I w tym okresie, w którym pan tutaj wymienił te kwoty zobowiązań wymagalnych, corocznie była opinia pozytywna do wykonania budżetu, pomimo tego, że te zobowiązania w takich, a nie innych wielkościach występowały. Druga rzecz, jeżeli chodzi o wystąpienie pokontrolne, które pan przytoczył tutaj z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w gminie w ubiegłym roku, to proszę na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zostało ono tutaj wybiórczo zacytowane. Nie podane było całość, że tak powiem, zagadnień, łącznie z wyjaśnieniami złożonymi tutaj przez nas, przez pracowników urzędu. W zakresie zobowiązań, które pan wymienił, w tym wystąpieniu, w tym punkcie jest takie zdanie, że gmina, pomimo tego, że zobowiązania zostały uregulowane po terminach określonych, wynikających z faktur czy umów, gmina nie zapłaciła odsetek. A wie pan, z czego to wynika? Z tego, że każdorazowo te terminy, które są odsuwane, przesuwane, one są negocjowane i ustalane z wykonawcami. I proszę podawać po prostu całość faktów. Druga rzecz, gdyby pan w czasie tej kontroli stwierdzone było przestępstwo czy naruszenie dyscypliny finansów publicznych, to dzisiaj ten wniosek skierowałoby kolegium do prokuratury w przypadku przestępstwa i do komisji orzekającej w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Więc to, co pan tutaj przytoczył, owszem, są to jakieś uchybienia, ale nie stanowią one ani przestępstwa w myśl rozumieniu kodeksu karnego, ani naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Gdyby tak było, dzisiaj i ja, i burmistrz bylibyśmy już na komisji orzekającej sprawa o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Ta kontrola zakończyła się wydaniem zaleceń pokontrolnych, wydaniem wystąpienia pokontrolnego, które mamy wdrożyć do stosowania, natomiast nie zakończyła się wnioskiem o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a tym bardziej nie zakończyła się wnioskiem do prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja miałem w ogóle głos nie zabierać w tej sprawie, no ale zostałem niejako wywołany, bo dzisiaj wydawało mi się, że dyskutujemy nad wygaszeniem mandatu radnego, a okazało mi się, że to bardzo by panu radnemu zależało, żebyśmy to o mnie dyskutowali, a chyba nie ja dzisiaj jestem stroną w tej sprawie. Ale okazuje się, że w świetle tego, co pan mówi, to jest moja zasługa, że dzisiaj dyskutujemy nad tym mandatem. Stara się pan mówić wszystkim, że ja jestem największym, że pan jest moim największym wrogiem, albo odwrotnie, i toczymy tutaj wielki bój. Ja bym jednak proponował, żeby nie przeceniać tej swojej ważności. Ja już z panem pracuję, mimo tych różnych tutaj perturbacji, pracujemy ponad 2 lata, pół kadencji, i powiem szczerze, ja z panem do końca kadencji bym wytrzymał, więc nie widzę tu żadnego problemu. Więc proszę mi nie rozmawiać, że mi tak bardzo zależy, żeby pana z rady usunąć. To nie jest dla mnie aż tak ważnym problemem. Ja dzisiaj nie będę się odnosił do tego, co pani skarbnik powiedziała. Pozwolę sobie dokładnie zapoznać się z pańską wypowiedzią, bo wolę mówić o konkretach. Uważam, że większość tam są nieprawdziwe dane. Ja tylko do jednej rzeczy się odniosę, która dotyczy meritum sprawy. Czyli naruszenia, czy nie naruszenia prawa. Bo tutaj słyszę dzisiaj jest odwracanie kota trochę ogonem. To moja wina, że miasto dawało panu ogłoszenia w RTI, a pan broniąc się, myślę, że rękoma i nogami straszliwie z obrzydzeniem brał pan jednak te zlecenia. To ciekawa konstrukcja, prawda? Napisał pan nawet w swoim piśmie, że ma tu zlecenia z miasta, jedno z podpisem burmistrza. Czy to on mnie namawiał do złamania prawa? Czyli pisząc pan to, miał świadomość, że pan łamie prawo. Tak to zrozumiałem. Z kolei bardzo często z
miasto panu nie daje zleceń. Ja też mam wydruki z pańskich gazet, gdzie pisze, że miasto powinno, należy, nie chce, nie lubią mnie i tak dalej. Z kolei ja ostrzegałem pana publicznie również na sesji. I to jest moja wina, przyznaję, że pan moim zdaniem nie powinien właśnie pieniędzy. I pan się raczył na sesjach, też mamy wydruki, protokoły, pan się raczył ze mną nie zgadzać. Nie, to ja mam rację, mam prawo otrzymywać. No to, no to dobrze, to mógł pan odmówić. No tośmy panu te zamówienia składali. Także jakby sprawa jest jasna, to ja się miałem przejmować pańskim problemem? Czy pan powinien sprawdzić, czy pan nie narusza prawa? No ja nie muszę się, to nie ja mam się martwić, czy pan prawo narusza, no nie przesadzajmy. No. Tak, oczywiście pan się przywołuje przepisy, że jest moja wina. Dobrze, no to jest moja wina, proszę, trzeba mnie w związku z tym ukarać. Tylko że nie o tym dzisiaj rozmawiam. I kończąc, bo nie chcę rzeczywiście tego przedłużać, notatek mam więcej, ale już nie będę do tego wracał. Wydaje mi się, że powiem tak. Ja mam takie wrażenie, że w tej sprawie pan był wyjątkowo nieodpowiedzialny, powiem też leniwy i uważam, że panu prawo nie dotyczy. Bo gdyby było inaczej, to zadbałby pan o to, aby prawnie tak rozwiązać swój problem w związku z prowadzeniem firmy, że nie byłoby z tym problemu. A tak naruszył pan prawo, mimo posiadania świadomości, radnych postawił pan w niekomfortowej sytuacji, muszą podejmować decyzję. Także dzisiaj rzeczywiście mamy lekcję demokracji na tej sali. Szkoda, że w tej sprawie. Więc na ten temat już dzisiaj głosu zabierał nie będę. Dziękuję. Dziękuję panie burmistrzu. Zanim jeszcze pan radny, pozwolę sobie udzielić głosu panu Jerzemu Zaworskiemu. Ja się to teraz odnieść do tego. No proszę mi umożliwić. Ja jeszcze tylko umożliwię panu po wystąpieniu pana Zaworskiego. No, po wystąpieniu pana. No padły konkretne zarzuty. Ja chcę dwa zdania czy trzy powiedzieć, a pan znowu stosuje to samo, co na każdej sesji. No przecież ludzie zapomną. Pozwoli, żeby pan Rodasewicz się wypowiedział przed panem, panie Zaworski. Czy mogę przerwać? Proszę bardzo. Najpierw do wystąpienia pani skarbnik. Pani skarbnik oczywiście tutaj pięknie broni tych budżetów i tych wszystkich opinii, bo oczywiście taka jest jej rola, ja się wcale nie dziwię. Mówiła, że nie zapłacone zostały odsetki wykonawcom, ale znowu zapomniała, jednak mówi, że ja wybiórczo. A zapomniała przytoczyć, że 20 tysięcy odsetek jednak zostało zapłaconych, 6 tysięcy kolejnych odsetek zostało zapłaconych. No ja przytaczałem te liczby, panie skarbnik, one są w sprawozdaniu. Więc proszę nie mówić, że wszystko się odbyło bez szkody dla budżetu. To jest tylko takie zwrócenie uwagi. I teraz pytanie, czy ktoś naruszył prawo, czy nie. Burmistrz mówi, że ja jestem taki leniwy, no to ja taki z lenistwa wziąłem sobie i poczytałem tę opinię RIO. I proszę Państwa, w jednej z nich, najświeższej, z 2016 roku, z kwietnia, tak sobie czytam. Zgodnie z artykułem 44 ustawy, punkt taki, wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Skład orzekający, to nie jest moja opinia, ja cytuję. Zwracam uwagę, że zgodnie z artykułem 16 ustawy 1 ustęp, dziennik ustaw z dnia i tak dalej, naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, tu sobie podkreśliłem, bo jest niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek za ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. I pan burmistrz mówi, że jestem taki łasy, że wziąłem 2000 z kasy miasta, bo wydrukowałem ogłoszenie. A z kasy miasta pan przewalił, panie burmistrzu, dużo więcej forsy. I panu nic za to nie grozi? No ja nie wiem w takim razie, jak działa to nasze prawo. Wyraźnie skład orzekający RIO stwierdza. Mogę zrobić zdjęcie i każdemu wysłać na maila. 519 tysięcy według stanu. Odnotowano wzrost zadłużenia. Jest to niepokojące, proszę Państwa, pisze RIO. Ale my, jak te, nie powiem kto, grzecznie głosujemy każdą uchwałę, którą tu dostaniemy. To jest, proszę Państwa, niedopuszczalne.
zdarzyła się okazja, że mogłem się wypowiedzieć i mówię to raz jeszcze. Burmistrz goni z tym miastem w kierunku przepaści. Ciągnie nas za sobą. Nie ma koncepcji na to miasto, nie umie zarządzać finansami miasta i obudzimy się z ręką w nocniku i zobaczymy, ile jeszcze inwestycji burmistrz sfinansuje i zrealizuje w mieście. To jest tylko ostrzeżenie, proszę Państwa. Będzie źle. Szanowny Panie, ja mam gorącą prośbę. Proszę zająć się problemem, który rozpatrujemy, a nie osobą burmistrza w tej chwili. Bo Pan wykracza już poza wszelkie dopuszczalne granice. Nie jest Pan od tego, żeby w tej chwili broniąc się w sposób mało rzetelny i mało właściwy, żeby Pan mógł oceniać innych. Bardzo proszę, Pan Zapolski ma głos. Proszę podejść do mnie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zebrani tutaj mieszkańcy miasta Kamiennej Góry, oczywiście wyborcy radnych, wyborcy naszego burmistrza. Ja nie będę przytaczał tutaj wszystkich faktów, które zostały przytoczone przez radnego Chodasiewicza w własnej obronie i nie będę komentował tego, co powiedział pan burmistrz na jego wypowiedzi. W każdym bądź razie chcę Państwu uświadomić jedną rzecz, że w związku z tym wydarzeniem, które ma obecnie miejsce, wyborcy miasta, różnych jego części, podjęli działanie zmierzające do tego, żeby udowodnić jednak radnym miasta Kamiennej Góry swoimi podpisami i swoim zaangażowaniem, że pan radny Chodasiewicz wykazuje swoim działaniem niezwykle idące zaangażowanie do tego, żeby to miasto kwitło, żeby to miasto płynęło, jak to się mówi, przysłowiowym mlekiem i miodem, a mieszkańcy byli szczęśliwi. Ci mieszkańcy podpisali listę. Ze względu na krótki okres czasu i możliwości tych ludzi wypowiedziało się ponad 200. Chcę złożyć uwierzytelnioną tą listę przeze mnie do biura Rady Miasta. To tu Państwa, tak? Oryginały, które są z tymi podpisami, będą możliwe zawsze do każdej do dyspozycji, jeśli ktoś będzie chciał je obejrzeć i skomentować. W każdym bądź razie mieszkańcy ci to są również wyborcy pana i panów radnych całej Rady, bo są to mieszkańcy ulicy Jelmogórskiej, Kościuszki, no wszystkich głównych ulic miasta naszego. Dlatego też chciałem powiedzieć o tym, żebyście się Państwo zastanowili, czy będziecie realizować wolę tych, którzy Was wybrali, czy będziecie decydować według swoich własnych ambicji i swoich własnych animozji. Czy macie coś do jakiegoś radnego, czy nie? Przepraszam, nie jestem przyzwyczajony do przemawiania do takiego wielkiego kraju. Proszę Państwa, język polski i nasz naród jest doświadczany przez różne sprawy. Z tego rodzą się między innymi przysłowia. Różne mądre, które nazywamy mądrościami narodu. Między innymi jest takie też słowo, też takie stwierdzenie, które chciałbym zakończyć swoje wystąpienie. Nie sądźcie, abyście nie byli osądzeni. Dziękuję. Dziękuję za zabranie głosu. Szanowni Państwo, pozwolę sobie powiedzieć, że wysłuchaliśmy wyjaśnień radnego Janusza Chodasiewicza. Odczytałem Państwu projekt uchwały w tej sprawie.
czy w sprawie tego projektu ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie? Radny Bogdan Wąbrowski, proszę. Zostałem wywołany do tablicy przez pana Kodesewicza. Muszę się odnieść do tego tematu. Mówi pan, panie radny Kodesy, że w tym wszystkim działa polityka. Wszyscy się znają na pana łucie. Ale chciałbym panu przypomnieć, że jeszcze pan dobrze miejsca nie zagrzał, nie? Został pan dopiero zaprzysiężony na radnego, a już pan wystawił fakturę. Fakturę z dnia 23 grudnia 2014 roku. Jeszcze pan dobrze nie siedział na swoim stołku, nie wiedział pan, co w tej radzie pan będzie robić, nie? A już pan fakturę wystawił i popełnił pan przestępstwo. Już wtedy, jeżeli by radni wiedzieli, to powinni pana wtedy już odwołać. Mówi pan, że to wszystko jest polityką. Proszę pana, to nie ma tutaj polityki. Przypomnę panu, że od pół roku domagał się pan od pana burmistrza, żeby pokazał panu, ile zarobiły media, inne media oprócz pana. Przez pół roku męczył pana, pan tego burmistrza. Wreszcie burmistrz powiedział w grudniu na sesji budżetowej, że pan Kodasewicz zarobił tam jakąś kwotę. I wtedy żeśmy się jako rada dowiedzieli, że pan zarabiał na mieniu gminy. Komisja regulaminowa ma obowiązek dowiedzenia się, jeżeli się dowie, ma 30 dni na to, żeby podjąć odpowiednie działania. Proszę mnie tutaj nie wciągać i radnych nie wciągać, bo to pańska, pan sam się zakiwał w tym wszystkim. Pan doprowadził do tego, że dzisiaj znajdujemy się w tak kiepskiej sytuacji. Bo my dzisiaj musimy podjąć ten ciężki kawałek chleba, który pan sam go stworzył. I proszę nie mówić, że tutaj jest polityka, bo to jest tylko i wyłącznie pańska wina. My mieliśmy 30 dni na to, żeby wyjaśnić temat. Tyle przepis mówi. I na tym bym chciał całe wystąpienie skończyć. Dziękuję. Pan radny Białecki, Marek. Panie przewodniczący, składam wniosek o zamknięcie dyskusji, bo pan burmistrz się wypowiedział, pan Cholasewicz się wypowiedział, mieszkaniec kamiennego się wypowiedział. I składam konkretny wniosek o zamknięcie dyskusji. No, ale chciałem się odnieść do tego, co pan Wąbrowski. Panie przewodniczący, jedno zdanie. Jedno zdanie. Proszę bardzo. Panie radny Wąbrowski, 30 dni pańska komisja miała i gorliwie się zajęła. To teraz, to jest rozbudowane zdanie, uwaga. Ma pan 30 dni, żeby donieść w tych sprawach, o których ja powiedziałem tu dzisiaj na sesji. Jako komisja rewizyjna zrobi pan wszystko zgodnie z prawem. Regulaminowa. Będzie pan stuprocentowo zgodny z prawem. Ja osobiście będę panu bardzo kibicował. Natomiast co do faktu, co do stwierdzenia, czy ja popełniłem przestępstwo, jak pan twierdzi, to proszę pana, w tej sprawie teraz wypowiedzą się radni, a jeśli przyjmą pańskie punkt widzenia, to ostatecznie o tym zdecyduje sąd. Sąd będzie mówił, czy doszło do przestępstwa. Także ja bardzo proszę, żeby pan nie używał takich stwierdzeń. Dziękuję. Panie radny Kodasewicz, ja jestem dorosłą osobą. Ja bardzo bym prosił, żeby pan mnie nie pouczał, co ja mam w swoim życiu robić. To nie jest pańska sprawa, co ja będę robił. Bardzo pana proszę. Proszę nikomu nie ubliżać i nie pouczać nikogo. Bo tam pan już wszystkich tutaj poobrażał i wszystkich pan pouczał. Pan jest wszystkim alfa i omega. Najmądrzejszy człowiek. Najmądrzejszy tylko tyle, że zapomniał, że popełnił przestępstwo. Bo przecież my dzisiaj dyskutujemy nad pańskim popełnionym przestępstwem, a nie dyskutujemy nad budżetem, a nie o żadnych innych kwotach. Dziękuję. Pani radna Trzymina. Ja powiem tak, że po prostu przysłuchuję się
temu i coraz gorzej tutaj się czuję, bo projekt uchwały został sporządzony tu przez Komisję Regulaminową. Dotyczy, sedno sprawy dotyczy tego, że pan radny Hodasewicz przyjął ogłoszenia od burmistrza miasta i jest to kwota rzędu 2000. My mamy to rozpatrzyć, czy był w umowie cywilnoprawnej, czy to był stosunek cywilnoprawny, czy mógł, czy to jest właśnie złamanie prawa, czy nie złamanie, czy to jest również złamanie prawa przez pana burmistrza. Mieliśmy nad tym tutaj jakby dyskutować. Zeszło to i za sprawą pana radnego i niepotrzebnie na całkiem inne tory. Po drugie myślę tak, że tu w tym momencie ta dyskusja, ta jakby głosowanie naprawdę obierze tak, obrót taki, że to nie będzie na podstawie tego, co my sądzimy i jakie jest na podstawie tego, jak my oceniamy to prawo, bo kwota naprawdę jest śmieszna, tylko chodzi o bardziej jakieś emocje i osobiste animozje. Bo tak, na przykład no dzisiaj, powiem panu, że mnie zwaliło to odzywka do mojego tutaj sąsiada odnośnie tego, że pan się obudził. Naprawdę to było bardzo nie na miejscu. I my jesteśmy różni. Jeden ma lepszą wymowę, drugi jest śmieszny w swoich wypowiedziach, może zabawny, może śmieszny, nie. Trzeci jest, ma problem z wypowiedzeniem się, ale my się nie zwracamy sobie uwagi, weź pan, przestań się tam dukać, albo niech pan mówi bardziej płynnie śpiewająco, mówimy różnie. A pan jakby ma coś w tym takiego, że pan no, działa w ten sposób na radnych, że czują się obrażeni, urażeni, niesmacznie, może im jest przykro. I ten sposób wypowiedzi, myślę, że on będzie miał wpływ na to głosowanie. Traktowanie nas radnych, a nie to sedno tej sprawy, bo ja widzę po tej dyskusji tutaj wszystkich nas. I to, że pan ma uwagi, pan pewnie tych w iluś tam procentach naprawdę ma słuszność i dba pan o to miasto i my tego nie zarzucamy. Ja też, ja się w wielu sprawach z panem zgadzam, tylko sposób ich przedstawienia nie podoba mi się bardzo. I chodzi teraz o to, żebyśmy naprawdę skupili się nad tym i to, co pan powiedział, czy inni radni, może, bo każdego można by było gdzieś tam przypisać, bo jest w jednostce gmin, pracuje miejskiej i pobierać pieniądze, to wszystko to już można dostać jakieś schizy, jak to młodzi mówią. Ale skupmy się na tym, naprawdę problemy, które tu mamy. I nie chciałabym, żebyśmy tu wyszli, że jesteśmy złośliwi, bo jest okazja się pozbyć Hodasewicza. To też nie o to chodzi. Tylko pan, panie Januszu, też powinien jakby zachować taki szacunek do nas w swoich rozmowach. Może się panu nie podoba to, że ktoś się mało odzywa, czy mój kolega, czy ja, ale nie w ten sposób. Proszę? Nie, bo mnie to wkurzyło po prostu. Dziękuję bardzo. Pani radna, Wioletta Majak, proszę. Panie Januszu, tu właśnie też uważam, że to, co pan powiedział ostatnim zdaniem, że to wyrok sądu określi, czy pan to ma prawo, czy nie, to było chyba najlepsza sytuacja z tego życia. Natomiast uważam, że na dzień dzisiejszy przepis prawa jest taki, jaki jest. Ten artykuł przytaczany przez wojewodę mówi o korupcji i wykorzystaniu tej działalności. No tak, tu czytam wyrok. Ale tam nie ma słowa korupcji. No, ale jest to wyraźnie przepis mówiący o korupcji, ale to nie brzmi o tym, jak na to chciałam mówić. Chciałam tylko Państwu powiedzieć. Nie, nie Pani, może niech Pani łapie za słowa, bo Pan bardzo lubi łapać za słowo. Nie, chciałam Państwu zwrócić uwagę. Chciałam Państwu zwrócić uwagę tutaj na takie zdanie. Mieniem są zatem prawo majątkowe, których wartość może być wyrażona w pieniądzu. Uważam, że ten przepis prawny dzisiaj szeroko, daleko, głęboko wchodzi w prawa majątkowe. Jeżeli na przykład, i uważam, że powinien zostać zmieniony, jeżeli na przykład przedsiębiorca wykupuje obligacje komunalne, to należałoby się zastanowić, jeżeli ta obligacja komunalna jest kupiona przez jego przedsiębiorstwo, ten przedsiębiorca chce wesprzeć budżet, tak? Ale z drugiej strony automatycznie narusza przepis prawa. Następna sprawa, jeżeli chodzi o partnerstwo publiczno-prawne. Znów przedsiębiorca w dobrej mierze chce wesprzeć działania samorządu. I też w myśl tego, na dzień dzisiejszego, myślę, ułomnego przepisu prawnego, narusza ten przepis. Czyli niejako ten przepis zamyka drogę wielu wartościowym osobom, które mogłyby wiele dobrego zdziałać na rzecz samorządu. I panie Januszu, tutaj czy obrona
znakiem, jest dobrą obroną, no nie wiem, to zostawiam panu do przemyślenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej, ponieważ wcześniej już padł wniosek o zamknięcie dyskusji. Zamykam dyskusję. Głosować. Głosować. Poddaję pod głosowanie ten wniosek. Przepraszam bardzo. Poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za zamknięciem dyskusji nad punktem porządku obrad dotyczącym wygaszenia mandatu radnego? Kto z pań i panów radnych jest za zamknięciem dyskusji? Proszę podnieść rękę, bo nie mamy takiego głosowania. Jest? Jest? To proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Kto jest przeciwko zamknięciu dyskusji? Kto się wstrzymał? Jedenastu radnych głosowało za, siedmiu było przeciw, dwie osoby się wstrzymały. Wobec powyższego zamykam dyskusję nad tym punktem porządku obrad i przejdziemy za chwilę do głosowania w sprawie projektu uchwały. Mam pytanie do pana mecenasa. Czy bezpośrednio zainteresowany może brać udział w głosowaniu? Proszę państwa, tą sprawę reguluje artykuł 25a ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radny nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym własnego interesu prawnego. I w tym zakresie jest kilka orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ja państwu przytoczę wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2008 roku. 2 OSK 1844 przez 07 w punkcie drugim, znaczy z uzasadnienia tego wyroku wynika, że radny, co do którego Rada Gminy zamierza podjąć uchwałę w przedmiocie wygaśnięcia jego mandatu, ma prawo czynnie uczestniczyć w sesji Rady i zabierać w jej trakcie głos. Jest on jedynie wyłączony od udziału w głosowaniu w sprawie wygaśnięcia swojego mandatu. I taki pogląd również zaprezentował Sąd, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 grudnia 2005 roku, sygnatura 2 OSK 507 łamane przez 05. Uzasadnienie tego wyroku Sąd Administracyjny, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazuje, że wzięcie przez radnego udziału w głosowaniu rady związanym przedmiotowo z jego mandatem narusza artykuł 25a ustawy o samorządzie gminnym, bowiem dotyczy interesu prawnego tego radnego. I również, proszę państwa, są wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych. Jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 czerwca 2013 roku, sygnatura 2 SA łamany przez PO 341 przez 13 i również w uzasadnieniu tego wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdza, że przepis artykułu 25 ustawy o samorządzie gminnym zakazuje udziału w pracach rady i głosowaniu każdego radnego, którego interesu prawnego on dotyczy. Oznacza to, że nie ma znaczenia dla oceny spełnienia hipotezy tego przepisu kwestia ewentualnego naruszenia owego interesu, gdyż wystarczające jest to, że przedmiot głosowania go dotyczy. I również tutaj Sąd Administracyjny w Poznaniu, Wojewódzki Sąd Administracyjny zajmował się sprawą wygaśnięcia mandatu radnego. A tutaj akurat ja pokusiłem się o te orzeczenia sądów administracyjnych, które dotyczą tej sprawy, czyli wygaśnięcia mandatu. Mówię o innych sprawach, gdzieś tam sądy administracyjne w tych kwestiach orzekały. Także w mojej ocenie
no, posiłkując się niejako tego orzecznictwem sądów administracyjnych, no, należałoby ocenić, że głosowanie nad przedmiotową uchwałą dotyczy interesu prawnego pana radnego Janusza Wójcika. No, w mojej ocenie nie powinien on brać udziału w głosowaniu. Dziękuję. Natomiast oczywiście jest kwestia decyzji samego radnego, bo nie mam takiej możliwości, że tak powiem, fizycznej pozbawienia do możliwości pana radnego głosowania. Pan radny musi sam ocenić też, że tak powiem, tą kwestię, czy głosowanie dotyczy jego interesu prawnego, czy też nie dotyczy. Taki jest mój pogląd. Dziękuję. Dziękuję panu mecenasowi. Wobec tego przechodzimy do pan radny Zbigniew Nagórny, proszę. Szanowni Państwo, no, dzisiejsza sesja była taka trochę dla mnie niesmaczna, gdyż no, nie tak to powinno wyglądać. Szacunek wspólny dla nas wszystkich powinno być na bazie kultury i wzajemnego zrozumienia. W takim małym środowisku, w jakim my mieszkamy, nie powinno dochodzić do takiej decyzji, że musimy podejmować tak trudną uchwałę. Wszyscy się szanujemy, wynajmniej ja wszystkich radnych szanuję i dla mnie najlepszym rozwiązaniem wolałbym, żeby dla mnie to z oceną sytuacji zrobił Urząd Wojewódzki, jakby to było możliwe, ale porządek Urząd Wojewody, ale porządek obrad, dzisiejsza uchwała zmusza nas do tego, że musimy to przegłosować. I skończmy tą dyskusję, zagłosujmy zgodnie z sumieniem i naprawdę już nie ma sensu dużo dyskutować. Ja wiem, ale już nie było więcej wypowiedzi. Dziękuję panu radnemu Nagórnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa chce zadać głos? Żeby już nie dyskutować. Wobec tego, proszę Państwa, przechodzimy do głosowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kto nie głosował? Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw było 6, 3 osoby wstrzymały się od głosowania. Uchwała została podjęta. Tryb jest następujący. Panie radny Podasewicz, jeżeli byłoby to możliwe, to bardzo bym prosił, żeby po zamknięciu obrad podszedł pan tutaj do stołu. Niemożliwe to jest. Proszę? Niemożliwe to jest wychodzę. To w takim układzie jutro postaramy się panu doręczyć uchwałę celem rozpoczęcia przez pana procedury odwoławczej. Szanowni Państwo, wobec powyższego przechodzimy do punktu 24. Sprawy różne. W ramach spraw różnych pan radny Zbigniew Nagórny. Panie Przewodniczący, chciałbym usłyszeć wyjaśnienia odnośnie tego artykułu. Tak jak na początku sesji pytania. Proszę o odpowiedź. Panie Nagórny, proszę serdecznie powiedzieć, ile jest dziur do naprawy w mieście? Jak pan naprawi wszystkie dziury i przeprosi za nie, to ja przeproszę za wszystkie błędy. OK? Jak odpowiedź jest. Proszę, panie radny. Radny, pan cytując dosłownie zapis odnośnie projektu uchwały, obraził pan ludzi. Osobiście pan mnie obraził. Proszę o przeproszenie. Co mi pan tu wciska? Proszę wykorzystać drogę prawną, napisać list do redakcji i nie pyta się mnie pan o sprawy redakcji tu, tak jak ja się nie pytam pana o wodociągu. Jasne? Ale pan tu napisał, to poszło w eter. Jasne. Doświadczy oczywiście.
Ja nie będę tego komentował. Pozwolę sobie nie komentować pańskiego zachowania, panie radny. Czy w sprawach różnych ktoś jeszcze z państwa pragnie zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego po wyczerpaniu porządku obrad zamykam 31. sesję.